Dzień dobry, Marcin Dzierżanowski, zastępca redaktora naczelnego tygodnika Wprost. Zapraszam do lektury najnowszego numeru naszej gazety. A w nim między innymi wywiad z Beatą Szydło, pierwszy tak szczery wywiad z byłą premier. Beata Szydło mówi nam między innymi o tym, że czuła poczucie, miała poczucie niesprawiedliwości, gdy przestała być premierem. Mówi też o tym, czy wystartuje w przyszłości w wyborach prezydenckich. W numerze również wywiad z Bogdanem Zdrojewskim, liderem wewnątrzpartyjnej opozycji w Platformie Obywatelskiej. Dlaczego kierowana przez Grzegorza Schetynę partia przegrała wybory? W numerze także poradnik, jak pokonać nadciśnienie. Zapraszam do lektury, Marcin Dzierżanowski.